Witam w trzecim odcinku Kultura bliżej ludzi. Dzisiaj za sprawą Tygodnia Bibliotek włączamy się do akcji najpiękniejszej biblioteki na świecie, czyli naszej stacji Kultura. Dlatego odcinek poświęcony będzie trzem pozycjom. Zawirowania, cena zauroczenia oraz chcę znowu się śmiać. To seria powieści opowiadająca o losach Marleny, czyli o miłości, macierzyństwie, rodzinnej sielance, która niestety smagana jest przez dramatyczne cienie pozostawiające w duszy bruzdy i bolące rany. W moje ręce książki trafiły za sprawą samej autorki, Krystyny Wajdy, podarowane po moim jubileuszowym koncercie. Początkowo niestety nie miałam czasu się za nie zabrać, ale kwarantanna umożliwiła mi spotkanie z tą literaturą i przyznam, że wciągnęłam te książki niemal jednym tchem. Z wypiekami na twarzy zagłębiałam się w kolejne strony powieści. Ale nie tylko mnie przypadły do gustu. Pani Beata Wieszczycka na tyłach Zawirowań pisze. Zawirowania. Debiut prozatorski Krystyny Wajdy to książka o kondycji współczesnej rodziny, rozluźnieniu więzi, braku lojalności i dylematach moralnych. Autorka utwierdza nas w przekonaniu, że wszystko w życiu ma swoją cenę, a kompromis jest składową jej wartości. I chyba najważniejsze, jest to opowieść o niezwykle silnych kobietach, które z godnością podejmują wyzwania, jakie stawia im los. Polecam. Cóż, ja także polecam. Oczywiście autorka, pani Krystyna Wajda, jest razem z nami. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Panią Agnieszkę Skawińską. Dziękuję ślicznie za to zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być gościem trzeciego odcinka programu Miejskiego Domu Kultury w Rumi pod nazwą Kultura bliżej. Pani Krystyno, jak zaczęła się Pani miłość do pisania? W dzieciństwie zainspirowała się Pani jakąś książką i od tamtej pory miłość do literatury tak rozkwitła, że przerodziła się w coś poważnego, czy to może jednak inna historia? To jednak inna historia i chyba nie aż tak banalnie słodka. Proces mojego twórczego rozwoju rozłożył się w czasie. Pierwsza była miłość do książek. Książki zabierają nas w świat. Są podróżą. Za ich sprawą poznajemy nowych ludzi, stykamy się z ich codziennością. Poznajemy nowe miejsca, poszerzamy horyzonty, zdobywamy wiedzę. Książki rozbudzają naszą wyobraźnię. Mogą być też naszym przyjacielem. Jeśli chodzi o moją twórczość, to w dzieciństwie były to tylko teksty pisane do znanych melodii tamtego czasu. Kolejny etap to długie, dużo za długie wypracowania w szkole. Długie listy pisane do znajomych czy bliskich. Zaparte jest to, że nie mogę powiedzieć o sobie, że miałam skłonności humanistyczne. Moje myślenie skłaniało się raczej ku przedmiotom ścisłym, takim jak matematyka czy fizyka. Po poszczególnych etapach nauki przyszło dorosłe życie. Czas na rodzinę, dzieci. Moja twórcza pasja zapukała głośniej w 2004 roku. I tak już pozostało. W 2007 roku wydałam swój pierwszy zbiór poezji. Potem były kolejne. Obok wierszy rodziły się fraszki, opowiadania, monodramy, teksty piosenek, baśnie, bajki dla dzieci, no i powieści. Uzbierała się już niemała kolekcja wydanych przeze mnie książek. W 2011 roku już jako mieszkanka Koszalina założyłam własne wydawnictwo. Od tego momentu
Oprócz swoich książek wydaję także pozycje książkowe innych autorów i to autorów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Ciekawi mnie, ile czasu trzeba poświęcić na napisanie książki. No i jak się do tego zabrać? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Każda książka to nowy, jakże inny proces. Całość zależy od wielu czynników. Najkrócej pisałam drugą część losów Marleny, która w moim odczuciu jest najlepszą częścią tej mojej prozatorskiej trylogii. Cała podstawa powstała zaledwie w przeciągu miesiąca. Przysiadłam przy niej 2 razy po 2 tygodnie. Pierwsze 2 tygodnie to był kwietniowy urlop wypoczynkowy w 2018 roku. Drugie 2 tygodnie to był miesiąc październik. Później pozostało już tylko dopieszczanie, korekta i druk. Powieść w formie drukowanej ukazała się w grudniu tego samego roku. Najodporniej szło mi pisanie powieści, którą piszę obecnie. Świadomie użyłam czasu przeszłego, bo i w tym przypadku coś skrzynęło i teraz jest już tak, że trudno jest mi się od niej oderwać. Jest to ciąg dalszy powieści zatytułowanej w świetle absurdu. Tak właśnie wygląda pierwsza część tej książki. Druga zmierza ku końcowi i w pierwszych tygodniach tegorocznych wakacji powinna zaszeleścić pachnącymi kartkami. A jeszcze proszę mi powiedzieć, czy spotkamy się znowu z losami Marleny w kolejnych odcinkach, czy raczej czytelnicy mają skłonić się ku innemu tytułowi? Przyznam się, że myślałam o tym. I choć historia Marleny kończy się tak, że spokojnie można by było napisać ciąg dalszych losów, to jednak w pewnym momencie powiedziałam stop. Postanowiłam pozostawić Marlenie przestrzeń, podobną przestrzeń. Postanowiłam podarować też czytelnikom. Pragnę, aby każdy, kto zetknie się z losami tej bohaterki, po swojemu, w swojej wyobraźni napisał ciąg dalszy tej lektury. A jeżeli ktoś zatęskni za Marleną i innymi bohaterami książki, to mam nadzieję, że wróci i spotka się z nimi raz jeszcze, do czego oczywiście zapraszam. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam Was na część muzyczną dzisiejszego odcinka. Piosenka, po której pani Krystyna Wajda, siedząc pośród widowni podczas mojego recitalu, powiedziała do siebie, ale tak głośno, że doleciały do mnie jej słowa, to było piękne. Zatem dla niej i dla Was utwór pod tytułem Wyszeptane, którego autorką tekstu i muzyki jest Agata Oriana Kwas. Uciekniemy w ciepłe kraje, bo nam znowu się wydaje, że tak można, tak po prostu, tylko być i tylko trwać. Chwytać wiatr w otwarte dłonie,
uniknąć ognia, co w nas płonie. Z ciał rozgrzanych, rozedrganych, pełną garścią miłość brać. Wyszeptane, scałowane, tu i teraz krótkie tak, aż przystaną biały anioł wirującym liściem spadł. Odurzony, zadurzony, kradnie dla nas światło gwiazd. Zostaniemy nad nimi, ono tuli skrzydłem. Sedna wielkich spraw, zdjęte maski, obce twarze, mądre miny, makijaże. Odłożymy gdzieś na stronę sztucznych znaczeń pozbawione. Wyszeptane, scałowane, tu i teraz krótkie tak, aż przystaną białe. Zostaniemy nad nimi, ono tuli skrzydłem nas. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Pani Krystynie za podzielenie się z nami swoją twórczością i dziękuję za rozmowę.
Państwa zaś namawiam do sięgnięcia po te 3 pozycje. Łatwo można je odszukać na stronie wydawnictwa www.krywaj.pl, a nawet w Empiku, czy nawet na stronie pwn.pl. Rzecz jasna, subskrybujcie nasz kanał i zaglądajcie na Facebooka MDK Rumia. A w kolejnym odcinku opowiem Wam o Galerii Artystów Pomorza znajdującej się w Dworku pod Lipami. Do zobaczenia!